Jezus w dzisiejszej Ewangelii opowiada nam przypowieść. Przypowieść o pewnym gospodarzu, który chciał zatrudnić robotników w swojej winnicy. Więc wyszedł rano i zatrudnił do pracy kilka osób. Ale o godzinie 9 przed południem zauważył, że są jeszcze tacy, których można by było zatrudnić, bo nic nie robią. Więc też ich zatrudnił i zaczęli pracować od godziny 9 na jego gospodarstwie. W południe wyszedł i zobaczył, że również są tacy, którzy przecież nic nie robią, więc można też ich zatrudnić. Było już co prawda południe, więc połowa dnia pracy, połowa dniówki minęła, no ale też ich zatrudnił i też zaczęli pracować. Podobnie było o godzinie 15, czyli 3 po południu. Też zatrudnił kilka osób. Wyobraźcie sobie, że tuż przed zakończeniem dniówki, czyli o godzinie 17 wieczorem, po południu, jeszcze kilka osób zatrudnił, żeby pracowało w jego winnicy. No i tak doszło do końca ta dniówka. Dniówka się skończyła, wszyscy skończyli pracować, więc nadszedł czas na to, żeby się rozliczyć za całą pracę. Do dzisiejszej pracy przygotujcie 3 kartki białego papieru, 5 kolorowych kartek, talerzyk, plastelinę, farbkę, klej, taśmę klejącą, nożyczki, czarny pisak, ołówek, wodę i pędzelek. Drogie dzieci, posłuchajcie, jak zakończyła się ta przypowieść. Nastał wieczór i właściciel winnicy powiedział do zarządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność. Zacznij od ostatnich, a skończ na pierwszych. Przyszli ci, którzy rozpoczęli pracę o 11 i otrzymali po denarze. Gdy przyszli ci, którzy jako pierwsi rozpoczęli pracę, sądzili, że otrzymają więcej. Ale i oni otrzymali po denarze. Wzięli więc zapłatę i narzekali na właściciela. Mówili: ci ostatni pracowali tylko 1 godzinę, a zrównałeś ich z nami. My znosiliśmy trud całego dnia i upał. Najpierw sklejamy 3 kartki A4 taśmą klejącą. Następnie na 5 kolorowych kartkach odrysowujemy od talerzyka kółka i wycinamy. Z plasteliny wykonujemy 5 denarów. Na kółku zaznaczamy godzinę: 9, 12, 15 i 18. Na kolejnym zaznaczamy godziny: 9, 12, 15 i 18. Na następnym zaznaczamy godzinę 12, 15 i 18. Na kolejnym zaznaczamy godzinę 15 i 18. Na ostatnim zaznaczamy godzinę 17
i 18. I pierwsze koło zamalowujemy w całości farbą. Teraz przyklejamy pokolorowany zegar na kartkę. I 1 denara. Kolejny zegar kolorujemy od godziny 9 do 18. Następny zegar zamalowujemy od godziny 12 do godziny 18. Następny zegar malujemy od godziny 15 do 18. Następny zegar malujemy od godziny 17 do godziny 18. Aniołeczki, czego uczy nas ta dzisiejsza Ewangelia? Na pewno tego, że gospodarz, bohater dzisiejszej przypowieści, jest z jednej strony sprawiedliwy, a z drugiej strony miłosierny. Jest sprawiedliwy, dlatego że umówił się o denara i każdemu wypłacił denara. Ten, który pracował cały dzień, z nim właśnie się umówił o denara, więc ten robotnik, który pracował przez cały dzień, dostał 1 denara. Tak jak się umówił. Gospodarz był sprawiedliwy. Ale można też powiedzieć, że gospodarz był miłosierny. Dlaczego miłosierny? Dlatego, że dał denara również tym, którzy pracowali 9 godzin, tym, którzy pracowali 6 godzin, tym, którzy pracowali 3 godziny, a nawet temu, który pracował tylko 1 godzinę. Popatrzcie, pracował tylko 1 godzinę z całej dniówki, z całego dnia, a dostał denara. Czyż ten gospodarz nie był miłosierny? Czyż nie był wspaniałomyślny? Czego uczy nas ta przypowieść? Że również taki jest Pan Bóg. Pan Bóg z jednej strony jest sprawiedliwy, bo chce każdemu dać niebo, chce każdemu dać wszystko to, co dobre, a z drugiej strony jest miłosierny. Na każdego człowieka czeka i każdego człowieka chce doprowadzić do nieba. I każdego człowieka, nawet gdyby to było w ostatniej chwili jego życia, chce do tego nieba wprowadzić. Chce mu dać to, co oferuje dla każdego z nas, czyli pełnię życia w Królestwie Niebieskim. Tego uczy nas ta dzisiejsza przypowieść.